są osoby, które mają mniejsze zdolności niż ja. Są osoby, które mają mniejsze doświadczenie niż ja, a im się w życiu powodzi lepiej niż mnie. Jak to jest możliwe? Wyobraź sobie, wstajesz rano i wszystko cię boli. To boli cię żołądek, głowa, trudno ci się skoncentrować, nie masz ochoty, żeby cokolwiek robić, czujesz się po prostu źle. I co można teraz z tym zrobić? Można oczywiście narzekać przez cały dzień, spotykać się ze wszystkimi, którzy również narzekają i tak się wzajemnie napędzać. No i co się jutro wydarzy? No oczywiście znowu to samo, czyli albo się pojawi jeszcze dodatkowy problem, dodatkowy kłopot, a może twoje ciało jeszcze będzie czuło się gorzej. Jeżeli ty jednak wstajesz rano i czujesz, że cię coś boli, że coś ci doskwiera, mówisz sobie tak, co moje ciało chce mi pokazać? Dlaczego czuję się źle? Dlaczego coś w moim ciele odczuwa napięcie, stres, ból? Może śpię w złym miejscu, może jest tam krzyżówka żył wodnych, a może wczoraj zjadłem, czy zjadłam coś, co mi nie odpowiada, a może za mało przebywam na świeżym powietrzu, brakuje mi po prostu ruchu, brakuje mi sportu, a może jakaś osoba, z którą się wczoraj spotkałam, czy spotkałem, tak na mnie wpływa, że ja dzisiaj tak źle się czuję. Twoje ciało daje ci sygnały. Przyjmij je jako drogocenne wskazówki od siły wyższej i zgłębiaj tą ukrytą mądrość, która się za nimi kryje. Tutaj oczywiście cudowną tematyką jest psychosomatyka, gdzie każda rzecz, każda cząsteczka twojego ciała odpowiada jakimś myślom, jakimś energią. Ale nie musisz studiować tysięcy książek, bo na temat psychosomatyki można uczyć się wiele, wiele lat. Wystarczy, że skupisz się i zapytasz, co moje ciało chce mi powiedzieć. I zobaczysz, że ta odpowiedź się pojawi bardzo szybko. I tutaj nie trzeba sięgać do encyklopedii, odwiedzać kursów, seminariów i wykładów. Wystarczy w spokoju połączyć się z twoim ciałem i zapytać, co mnie boli? Dlaczego czuję się źle? Jeżeli czuję się źle, oznacza to, że moja wibracja jest niska. Już Paracelsus mówił o tym wiele, wiele setek lat temu, że każda choroba to jest właściwie istota demoniczna, czyli niska energia, niska wibracja lub blokada energetyczna. I dokładnie tak jest. Jeżeli czujesz się źle, oznacza to, że twoja wibracja się obniżyła poprzez negatywne myśli. Często myślimy negatywnie, nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Albo poprzez słuchanie innych ludzi, którzy negatywnie mówią, a może kontakt telepatyczny, o którym żeśmy już mówili, z innymi osobami, które negatywnie mówią na nasz temat. A może jest to po prostu banalne złe odżywianie, czy złe miejsce do spania. Słuchaj twojego ciała, obserwuj, kiedy czujesz się dobrze, kiedy czujesz tą lekkość, tą radość, kiedy czujesz, że twoje ciało jest pełne energii. Zapisuj to, staraj się zapamiętać i zobaczysz, że bardzo szybko to stanie się jasne, że są miejsca, które cię uskrzydlają i miejsca, które cię dołują, tak brzydko mówiąc. Są ludzie, którzy cię motywują i inspirują i tacy, którzy obniżają twoje wibracje. Wszystko tutaj na ziemi ma ten plus albo ten minus. Jeżeli czujesz się na minusie, to znaczy, że dużo tych minusów pozbieraliśmy z naszego otoczenia. Jeżeli czujesz się pozytywnie, czujesz ten plus, to znaczy, że dużo plusów nazbieraliśmy z naszego otoczenia. Skup się na twoim ciele. Twoje ciało jest jak antena. Ono przyjmuje impulsy. Ono przyjmuje plusy i przyjmuje minusy.
I bardzo szybko zauważysz, że jeżeli przejmuje dużo minusów, to obniża się. A gdy się obniża, to również jest trudniej połączyć się z siłą wyższą, jest trudniej zaufać, jest trudniej czuć się w pełni siły i w pełni mocy. No raczej czujemy się negatywnie, czujemy się po prostu źle. I odwrotnie. Jeżeli zbierasz dużo pozytywnych impulsów, to mogą być promienie słońca, to może być zdrowa żywność, owoce, warzywa, to mogą być jakieś słowa, jakichś pozytywnych ludzi, którzy cię inspirują, którzy powodują, że się zaczynasz uśmiechać. Gdy zbierasz te pozytywne energie, przyjmujesz je do twojego ciała, to od razu twoja wibracja się podwyższa, czujesz więcej siły, więcej energii, twoje ciało jak gdyby się uzdrawia samoistnie. Bardzo często w czasie naszych spotkań czy po naszych spotkaniach pojawiają się pytania, co zrobić, by uzdrowić się z jakiejś choroby, z jakiejś dolegliwości. Skup się na zbieraniu plusów. Kontakty z pozytywnymi ludźmi. Przebywanie w pozytywnych miejscach. Ty czujesz, jak dane miejsce na ciebie wpływa. Czy się uśmiechasz, czy też czujesz, że się przygarbiasz i czujesz się źle. Jedzenie, woda, ogólnie oddychanie. Jeżeli oddychasz głęboko i spokojnie, to znaczy, że czujesz się dobrze. Oddychasz szybko i niespokojnie, to znaczy, że jakieś minusy są w twoim otoczeniu i czujesz się źle. Twoje ciało jest anteną i ma w tym momencie takie delikatne czujniczki, nazwijmy to tak, takie synapsy, które wyłapują wszystkie plusy i wszystkie minusy. Gdy będziesz obserwować siebie, od razu zauważysz, kiedy czujesz się dobrze, kiedy rozpościerasz skrzydła, a kiedy się przygarbiasz i czujesz się źle. Koncentruj się na tych ludziach, na tych miejscach, na tych myślach, na tych słowach, o tym żeśmy już 1000 razy mówili, prawda? Że często można podwyższać wibracje poprzez słowa. Jeżeli powtarzasz miłość, szczęście, spełnienie, radość, lekkość i w kółko znowu miłość, szczęście, spełnienie, radość, bogactwo, lekkość i znowu miłość, szczęście, spełnienie, radość i lekkość, to te słowa, one już mają tą plusową wibrację i nawet gdy czujesz się źle i będziesz tak powtarzać 10 razy to samo w kółko, nagle zauważysz, że czujesz się lepiej i odwrotnie. Czujesz się wspaniale, wstajesz rano, radość, szczęście, czujesz, że wszystko jest możliwe i nagle pojawia się coś, że słuchasz radia, słuchasz telewizji, gdzieś tam pojawiają się jakieś negatywne wiadomości, albo ktoś negatywny zadzwoni i zaczyna narzekać, że mu jest źle, że go to boli, że właśnie był u lekarza, że właśnie ma przepisane te czy te leki i po nich czuje się i tak źle. Bardzo szybko zauważysz, że nagle ta twoja ochota do życia gdzieś się rozpłynęła. I właściwie nie masz już na nic ochoty. I znowu kolejny szary dzień. A marzenia jak ta marchewka, prawda? Znasz na pewno z bajek taki momencik, że osiołek miał przywiązany na nosie marchewkę, prawda? I cały czas tą marchewkę przed nosem i cały czas chciał ugryźć tą marchewkę, ale ta marchewka się oddalała. Dokładnie tak samo wygląda to w sferze naszych marzeń, życzeń, wizji naszego życia. Jeżeli obniżamy nasze wibracje poprzez negatywne miejsca, negatywnych ludzi, złe jedzenie, za mało ruchu na świeżym powietrzu, za mało połączenia z energią natury, no to nasze marzenia, nasze pragnienia są jak ta marchewka. My je tylko widzimy, ale one cały czas są nieosiągalne. I odwrotnie. Jeżeli czujesz się dobrze, jeżeli koncentrujesz się na tym, co pozytywne, pozytywne osoby, pozytywne słowa, pozytywne jedzenie, dużo kontaktu z naturą, to jakoś z radością i lekkością osiągasz twoje cele szybciej. I to jest również taki fenomen, o który pyta mnie tak dużo osób. Jak to jest możliwe, że są osoby, które mają małe wykształcenie, mniejsze niż ja, na przykład. Takie pytania się pojawiają. Są osoby, które
mają mniejsze zdolności niż ja. Są osoby, które mają mniejsze doświadczenie niż ja, a im się w życiu powodzi lepiej niż mnie. Jak to jest możliwe? No jak to? Teraz już wiesz, jak to jest możliwe. Bo jeżeli nawet ktoś ma małe doświadczenie, małą wiedzę, małe wykształcenie, małe zdolności, ale idzie przez życie z radością i lekkością, to nagle osiąga wszystko to, czego pragnie. A my, mając perfekcyjne wykształcenie, perfekcyjne doświadczenie, w ogóle niesamowite talenty, martwimy się, mamy brak zaufania w siłę wyższą, czy spotykamy się z negatywnymi ludźmi, czy źle się odżywiamy, nasze marzenia mają się trudniej zrealizować.